Drodzy Państwo, mam dzisiaj wielką przyjemność, zaszczyt, radość, że mogę Państwu przedstawić właściwie dzieło sztuki. Święta Księga i to w niezwykle drogocennej, wręcz jubilerskiej oprawie i w limitowanej serii. Tylko 500 egzemplarzy na całym świecie. Jest z nami przedstawiciel wydawnictwa, domu emisyjnego, Manuscriptum. Dobrze witam pamiętałem. Państwa, Dorota Wielgopolan. Dorota Wielgopolan. Cóż możemy powiedzieć o tym cudownym, fantastycznym wydaniu? Samej Biblii nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jest to księga ważna dla osób wierzących, ale znana każdemu. Ale to, co prezentujemy dzisiaj, to nie jest zwykła Biblia. Jak Państwo widzicie, ta jubilerska oprawa, ręcznie wykonywana, to jest naprawdę prawdziwe dzieło sztuki. W środku znajduje się błogosławieństwo świętego Jana Pawła II dla rodzin czytających właśnie Pismo Święte. Oprócz ksiąg znajdują się tam również komentarze Jana Pawła II, a także ryciny, 83 ryciny znanego ilustratora Pisma Świętego Gustawa Dora. A dodajmy jeszcze, że każdy egzemplarz spośród tych 500 wydanych ma osobiste błogosławieństwo autora przekładu tej Biblii, księdza jego eminencji, księdza biskupa, profesora Kazimierza Romaniuka, który 40 lat, drodzy Państwo, 40 lat poświęcił na to, żeby dokonać tego dzieła i przetłumaczyć Biblię na język polski z języków oryginalnych. Dodam jeszcze jako ciekawostkę, że tego typu próba została podjęta po raz pierwszy od 400 lat. Pierwszy raz jedna osoba, w tym przypadku Jego Ekscelencja ksiądz biskup, dokonał właśnie tego dzieła, aby przetłumaczyć Biblię na nasz język i to przetłumaczyć w sposób taki, aby komunikacja między językami była właściwa dla dzisiejszych czasów. Pomijając oczywiście jeszcze chociażby walory poetyckie tłumaczenia. A teraz będziemy mieli zaszczyt połączyć się z księdzem Robertem Mikuskiem, kapelanem Jego Ekscelencji, księdza profesora Kazimierza Romaniuka. Drogi księże, witamy serdecznie. Proszę nam powiedzieć, na czym polega wyjątkowość tłumaczenia tego dzieła? Wyjątkowość tego tłumaczenia polega na tym, że jest to pierwsze w historii Polski tłumaczenie dokonane przez jednego autora, czyli księdza profesora Kazimierza Romaniuka, biskupa diecezji warszawsko-praskiej, biskupa seniora. Cechą charakterystyczną tego przykładu jest to, że stara się, aby ten język był jak najbardziej komunikatywny. Poza wartością literacką jako dzieła, zdaniem księdza, dlaczego każdy chrześcijanin właśnie powinien mieć w domu Biblię? Biblia jest wyjątkową księgą. Ksiądz biskup w jednym ze wstępów zaznaczył, że wobec Biblii każdy wierzący chrześcijanin ma trzy zobowiązania. Po pierwsze, by tę Biblię posiadać. Po drugie, aby tę Biblię czytać. I po trzecie, aby według niej żyć. Tak, to prawda. Serdecznie dziękujemy księże Robercie, że znalazł ksiądz czas, żeby z nami porozmawiać. Pozdrawiamy pięknie. Dziękujemy. Drodzy Państwo, jesteście zatem świadkami niebywałego wydarzenia, prezentacji rzeczywiście dzieła sztuki. Do tej pory tego typu przedmioty można byłoby kupić na jakichś ekskluzywnych licytacjach, a tymczasem tutaj, dzisiaj w TV Okazje, tylko dla Was i tylko w ilości 500 sztuk szansa na to, aby tak niezwykłe wydanie ozdobiło Wasz dom. Drodzy Państwo, 500 egzemplarzy. Co to oznacza? Że tylko jedna osoba na 76 tysięcy będzie właścicielem tego arcydzieła. Księga, jak widzicie, oprawiona naprawdę jubilersko, bardzo bogato. Posiada certyfikat notarialny, który potwierdza autentyczność i oryginalność tego wydania. Znajduje się on na końcu. Pozwolicie Państwo, że pokażę. Zwróćcie Państwo uwagę, ręcznie numerowany certyfikat na ręcznie czerpanym papierze, który potwierdza autentyczność i oryginalność, a dodatkowo zwróćcie Państwo uwagę na tę stronę,
gdzie wpiszecie właścicieli kolejnych tej księgi, czyli księga może być przekazywana z pokolenia na pokolenie i stanowić taką pamiątkę rodzinną. Oprócz tej księgi otrzymujecie Państwo również taką haftowaną sakwę, a także skrzynię, więc całość stanowi przepiękny egzemplarz kolekcjonerski, a ta drewniana sztaluga pozwoli Wam wyeksponować księgę w Waszych domach czy biurach. A co do zawartości, co do jej wartości od strony też jubilerskiej na przykład. I merytorycznej. I merytorycznej. Dorotko, słuchamy Cię. No więc ja może zacznę od takiej ważnej informacji, że ta niezwykła Biblia została wydana w roku aktualnym 2020, który jest rokiem papieskim. Obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, papieża Polaka i właśnie dlatego celebrujemy tę rocznicę przy okazji wydając tak przepiękne wydanie Biblii dla czytania dla rodzin. Nazwa tej Biblii jest nie bez przyczyny Sancta Familia. Święta tak rodzina. Ją nazywamy, Święta Rodzina. A to dlatego, że Jan Paweł II był gorącym promotorem, orędownikiem i patronem rodzin. Dlatego też, tak jak wspomniałaś, Kasiu, jest tutaj to błogosławieństwo dla rodzin, które Biblię, Pismo Święte czytają. Zwróćcie Państwo uwagę również na to, że wszystkie karty, brzegi tych kart zostały pokryte złotą folią. Również po to, ażeby wyeksponować wyjątkowość tej księgi. Jeśli Państwo spojrzycie na rewers tej Biblii, mamy tutaj takie specjalne cztery guzy. W ten sposób oprawiano księgi w dawnych czasach. Miało to służyć ochronie tej przepięknej, delikatnej skóry w momencie, kiedy kładziemy bardzo ciężki wolumen na jakimś stole, na jakiejś powierzchni. Ona waży ponad 5 kg, także zwróciliśmy uwagę na wiele elementów, nie tylko na jej strojność, ale również na to, żeby ta księga była jak najdłużej w bardzo dobrej kondycji. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden element, zupełnie nietypowy współczesnej introligatorni, to jest sposób, w jaki ta księga jest zszyta. Tutaj na grzbiecie widzimy bawełniane niteczki, które zszywają, to jest rzemiosło, taka introligatornia, to jest sztuka rzemieślnicza, zszywają właśnie karty Świętej Księgi, tworząc takie specjalne zwoje. To jest absolutnie unikatowe, nie można tego zobaczyć we współczesnej introligatorni. Dodatkowo, szanowni Państwo, przepiękny grzbiet, skóra tłoczona we wzory florystyczne i geometryczne, no i oczywiście nazwa Biblii Sancta Familia. Nie da się ukryć, szanowni Państwo, że ta Biblia, oprócz tego, że jest piękna, bogata, spektakularnie oryginalna, ma wartość inwestycyjną. Ale jest to również efekt tak naprawdę wielodniowej czy wielomiesięcznej pracy wielu osób, prawda? Dlatego jest to arcydzieło, ponieważ w jego tworzeniu bierze udział wielu artystów. To jest proces, który trwa od kilku do kilkunastu tygodni. No dodajmy do tego jeszcze 40 lat pracy biskupa Kazimierza Romaniuka, który poświęcił tyle lat na to, żeby przetłumaczyć sam jeden taką wielką księgę. Ja bym tutaj zwróciła uwagę na to, z jakiej okazji można tak wyjątkowy prezent podarować. Mm-hmm. Na przykład z okazji wyjątkowej, jakim jest ślub albo rocznica ślubu. No przecież Biblia nosi nazwę Sancta Familia, czyli każda okazja, która podkreśla wyjątkowość naszej rodziny, jest doskonała, aby taką Biblię podarować. Już nie mówiąc o młodym pokoleniu, jeżeli dostanie później po swoich dziadkach, pradziadkach taką pamiątkę, będzie to coś niezwykłego. Ta Biblia wygląda naprawdę oryginalnie i powiem Wam coś więcej, że ona na żywo wygląda o wiele lepiej. Ja nie spodziewałam się, przygotowując się na nasze spotkanie, że ta Biblia będzie wyglądać tak bogato, będzie wyglądać tak wspaniale i sama oprawa ręcznie wykonana przez wiele tygodni, przez wiele osób. To jest proces, który naprawdę rzadko się zdarza w dzisiejszych czasach, ponieważ wszystko jest robione przez maszyny. I szybko.
i potem po miesiącu czy po roku trzeba taką rzecz wyrzucić, bo już nie jest zdatna do użytku. Ja jeszcze dodam do tego, co powiedziałaś, Kasiu, że prezentacja na żywo takiej Biblii robi jeszcze większe wrażenie, niż kiedy oglądamy ją w katalogu albo gdzieś w telewizji, z tego względu, że kiedy patrzymy na tę Biblię, mamy wrażenie, że ona ma jakąś głębię, jakaś trójwymiarowość. Ona jest po prostu 3D. Dokładnie. Używając żeby coś języka. Takiego tak. można było osiągnąć, zastosowana została specjalna technologia repusowania. To jest naprawdę bardzo ciężki proces, polegający na tym, że młotkiem wystukuje się z drugiej strony, prawda, kształt, którego chcemy osiągnąć, wypukłość ze strony, czyli którą będziemy prezentować. W ogóle wszystko absolutnie robione. Tak. Bardzo ważna jest również symbolika tej Biblii. Kiedy spojrzymy na awers, widzimy przede wszystkim na górze Sancta Familia. Poniżej znajduje się tryptyk przedstawiający trzy najważniejsze wydarzenia z religii chrześcijańskiej. Boże Narodzenie, ukrzyżowanie, męka Pańska oraz zmartwychwstanie. Czyli to, co dla nas chrześcijan stanowi jak gdyby najwyższą wartość religii chrześcijańskiej. Następnie spójrzmy teraz na rewers. To jest w skórze wytłoczony przepiękny krzyż, a dookoła niego symbole czterech ewangelistów.